Witaj, kolejny dzień, śnieżny dzień, wieje, tak jak słyszysz, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz. Tak jak widzisz, przygotowałem sobie szybki, moja malutka, co tam mordeczko, hop, hop, haj, ty, jaka ty duża jesteś, nie, niech wszyscy zobaczą, jaka ja fajna jestem. I zobacz, wystawiłem, najpierw szyby wstawiłem do ciepłego pomieszczenia, później wystawiłem na zewnątrz i kurczę, nie przeszroniło tak, jakbym chciał. Spryskałem też wodą, kurczę, z atomizera i to też nie pomogło, więc no, lipa, ale... Zaraz ci pokażę, co wymyśliłem, jaką rzecz zauważyłem u siebie. No startuj, mała, idź sobie pobiegać, idź. No dobrze, zobacz, wbijam się do garażu i zobacz, co jest 5. No dobrze, jesteśmy w garażu, słuchaj. Tak jak widzisz, kurczę, na zewnątrz minus 15, zadyma, w garażu całe minus 3. Tak mam cieplutko, także detailingi mogę robić na maksa. Widzisz zawodników? Ale się zaciąłem, kurczę. Polski język być bardzo trudna. Marketowy produkt, moje auto. Shiny Garage, ADBL, Autoglim, Deizer i IPA. I lecimy, zobacz, na garażu Shron. Gruba Shronu. Lepiej niż na tych szybach, kurczę. Perfekcyjny garaż do testów. Ma się te, kurcze, pomieszczenia. No dobrze, to co? Lecę najpierw z moje auto. Zobaczymy, co on zrobi. Spray. Jak to rozpuści. Później wezmę jeszcze specjalnie jakąś ściereczkę, żeby zobaczyć, czy nie zostawiam mleka. A tu, zobacz, tu kiedyś aplikowałem, z tego co pamiętam, produkt od H2O.net, ten, który dawał taki jakby odblask. Nie pamiętam, jak się on nazywa. Jeszcze siedzi tłusty, kurczę, tragedia. No i co my tu mamy? No i powiem ci teraz tak, w porównaniu, kurczę, co wtedy testowałem na zewnątrz, to teraz czuję, że taki ten zapach jest bardziej spirytusowy. No ale rozpuścił genialnie. To w ogóle bez dwóch zdań. Myślę, że ten szronik to każdy produkt rozpuści. Shiny. Nigdy jeszcze tego nie używałem. Zobaczymy. Ejejejej, stop. I tu mamy tak. Mega atomizer. O tak. Fantastycznie się aplikuje. I zapach. No rewelacja. Co to za zapach? O ja, nowa formuła. Nie miałem starej. Ale obłęd. O! No zapaszek jest bardzo przyjemny. Kurczę, czym on pachnie? Rewelacja. Zapach mistrz. Naprawdę super. No i co? Też pięknie rozpuścił. Też idealnie. Zobaczmy, czy się robi jakieś mleko. Nic. Kompletnie nic. Czyściutko, fajnie. ADBL. ADBL do minus 60. Zobaczmy. Tu mamy... spray. Jest spray. O. Wow, też idealnie się rozpyla. Ale zobacz, leci. Leci po paluchach. Nie wiem, czy ty to zobaczysz. Widzisz, jak kapie? Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Masakra. I zapach fenomenalny. Słodki, czekolada, nie wiem, co to jest. Też bomba, o ja. O kurde. Jak to, a jak te produkty pachną. No i też rozpuścił. Też idealnie. No co tu dużo mówić. O, tak jak, o, tu już jest grubszy szron. Ładnie rozpuścił. Na zewnątrz też wyjdę. Tak po sztuce strzelę na szybę. Zobaczymy, co z tego będzie. Autoglim. Nie wiem, nie mam pojęcia. Z tych wszystkich zawodników najdroższy. O, fatalnie się trzyma ten butle. To jest jakaś masakra. Nie lubię autoglima pod tym względem. Nie wiadomo, jak złapać. Poczekaj, bo tutaj cień nam pada. Wow. Dziwnie się aplikuje. Śmiesznie jakoś. No i ten śmierdzi. Nieładnie pachnie. O, nie mogę odkręcić. Zaraz. No, ten śmierdzi. Fatalnie. I w ogóle... tak jakby coś białego miał. Ten śmierdzi.
Najbardziej intensywny zapach, słuchaj, na chwilę obecną, to ma szajni. I chyba najbardziej taki przyjemny, kurde, bomba. Zobacz, jak mi tu podwiewa. Nieźle. I co? I teraz... I pa! Dam, ta, dam, 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 dam. Zobacz, jak pięknie rozpuszcza. Idealnie, także... No, szron nie jest gruby jakoś, no nie jest gruby, kurczę, no niestety. Myślałem, że zrobię teścik, zrobię tak, o, po każdej kreseczce, na każdą, na każdy panel. Po kreseczce, jak to zabrzmiało, co? O, tu się fajnie się z niego aplikuje, ale trzymanie tej butelki to jest jakaś katastrofa. ADBL. Tu jest fajna aplikacja, jakby nie to, że leci po paluchach, to by było idealnie. No fajny zapach, no. Naprawdę fajny. Aż odkręcę butelkę, kurde. O, to co mówiłem przy IP-ie, widzisz? Zobacz, jak szybko przysycha. Dlatego mówiłem w tym pierwszym filmie w porównywaniu tych produktów, że od razu wskakuje jakaś mikrofibra, bo odparuje i znowu przymarznie. Tu z tego co widzę, to mamy to, mamy IPA. Mamy IPA, tak po kolei, żeby to było wiadomo, co jest 5 IPA, Autoglym, ADBL Shiny. Ten mi się najlepiej aplikuje. I no po prostu pachnie zajebiaszczo. Naprawdę, super. Zapach ekstra, kurde, rewelacja. Coś pięknego. I moje auto z tych wszystkich, no to w tym, teraz przy tej sytuacji, przy tym porównaniu śmierdzi. Teraz tak delikatnie, bo tu widzę, że mam... Ale też rozpuszcza, no. Też rozpuszcza, także tu no... Kurczę, widzisz, no nie ma warunków, no chciałem dobrze, kurczę, no i... Wyszło jak wyszło. Z tego porównania, słuchaj... kurczę, co by ci tu powiedzieć? Najbardziej tłusty produkt. Najbardziej tłusty produkt. Wszystkie bardzo podobne, naprawdę. Sugerowałbym się tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o... rozpuszczanie, sugerowałbym się zapachem. I tu mam zgrzyt pomiędzy Shinym a ADBL-em, który no... Zaraz. Ten taki świeży, taki intensywny, no bomba, rewelacja. Ten chyba tak w słodki trochę idzie, taki jakby czekoladę. No też rewelacja, no taka czekolada, no. No ciężko, ciężko. Ale słuchaj, wyskoczę teraz na zewnątrz. Czyli biorę tych trzech zawodników, tego zostawiamy, bo z porównania z tego wszystkiego, znaczy wszystkie są skuteczne, o tak powiem, wszystkie są skuteczne, nawet IPA, tylko że IPA najszybciej nam odparuje. Najdłużej, który najdłużej by posiedział, tak z tego co widzę to, no na równi, tu nie ma tej zwycięzcy, nie ma lidera, wszystkie takie można powiedzieć tłuściutkie i wszystkie pięknie rozpuściły. Tu jest kawał szronu, o na tych drzwiach, poczekaj. Raz. ADBL. No, ten nieźle działa. Fajnie się go rozpryskuje, tylko że leci po paluchach. O! Znowu to samo. Nie, to miał być shiny. To tu zrobimy shiny. No i co? No i patrz, dziadzie. Patrz, patrz, patrz. Wiesz co? Tak naprawdę to chyba Autoglym tak najrówniej. Taki najbardziej tłusty mi się wydaje. Ciekawe, czy on czegoś po sobie nie będzie zostawiał. Tu też... Nie! Kurczę, no wszystkie są takie tłuściochy, no ciężko jest określić, takie masełko jakby. Wszystkie działają idealnie, no można powiedzieć. Dobra, idę zobaczyć teraz szyby. O, ale zadyma, o. Co tam mała? O, dobra, atakujemy szyby. Zobaczmy. Tutaj za wiele nie zobaczymy, bo naprawdę nie ma... No, rozpuszcza idealnie, no co tu. Tak naprawdę... Porównanie bez sensu na szyby, ale wieje, ja cię nie mogę. Nie ma, no, nie ma szronu, kurczę. A myślałem, że jak wyniosę szyby z ciepłego pomieszczenia, słuchaj, że coś z tego będzie. No niestety nie. Tu na śnieg wezmę, zobaczymy, jak sobie poradzi. O, słabo rozpuszcza śnieg. W ogóle go nie bierze. A zobaczymy, o, ADBL zobaczymy. O, ADBL szybciej. Autoglym, z tego co widzę, najgorzej rozpuszcza ten śnieg. A zobaczymy szajnie go. No, ładnie. O, zobacz. Pięknie. Szajni, ładni. O, to sprawdzimy to na śniegu, słuchaj. Który szybciej rozpuści. Zaraz, momencik.
Kurczę, ale wieje. Autoglym. Nie, też fajnie. Chociaż nie, autoglym jakoś tak niekoniecznie. Zdecydowanie chyba shiny. Chyba shiny. Kurczę, no ciężko mi jest się... Tak, autoglym odpada. Nie, to z tych dwóch teraz wybiorę. Lidera na śniegu, wieje i może zagłuszać mój głos niestety. Tak to wygląda. I tak to wygląda. Wiesz co, te produkty to są, można powiedzieć, tak naprawdę. Sugerowałbym się ceną, ale wieje, wchodzę do garażu, bo nie wytrzymam. Oja! Ojeju, ale zadyma. I teraz tak, wchodząc do garażu, słuchaj, najbardziej intensywny zapach, który jest wyczuwalny z tych produktów, autoglym mnie nie urzekł w ogóle, to shiny. Bardzo fajny, intensywny zapach. Obydwa produkty oceniam, że są na tej samej półce. Sugerowałbym się tutaj ceną i nie wiem, może ulubioną marką, bo wiadomo, no każdy, jeden woli córkę, drugi teściową. Jeżeli chodzi o działanie, moim zdaniem ten sam poziom. Obydwa produkty mają naprawdę fantastyczne zapachy, ale ten mi jakoś bardziej przypadł do gustu. Tutaj bardziej słodko, tutaj taki świeży, taki intensywny, naprawdę przyjemny. Spójrzmy jeszcze, jak to wygląda tu na tym szronie. O, żeby nie było, zobacz, jest szronik. O, jest go sporo. Tu się utrzymuje. No, o! Wiesz co, najbardziej tłusty jest autoglym. Tak, teraz to widzę. Najbardziej taki największym tłuściochem jest autoglym. Ale jakoś tam na śniegu słabo sobie poradził. Tak czy tak, z tego wszystkiego, jakbym miał używać, a nie używam, to wziąłbym IPę. No dobra, film mało konstruktywny, słuchaj, myślałem, że coś z tymi szybami się uda zrobić. Niestety musiałem to popełnić w garażu na drzwiach, więc mało miarodajnie. No ale jak już kupiłem, wpadłem do miejscowego szamana, mówię, Nemi tu, odmrażacze, które masz na chwilę obecną, to na szybko to mi wytargał, czyli ADBL-a, Shiny'ego i autoglym. O, a cenowo nie pamiętam. Chyba te kosztowały mnie po 12 zł, ten 28, a to kupiłem dawno moje auto i to była mega śmieszna cena. A IPA, no teraz jest w cenie, więc nie wiadomo, czy nie taniej wyjdzie kupić typowy odmrażacz. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!